Szanowni państwo. Dnia 16 lutego 2021 roku mija 400 lat od nadania przez króla Zygmunta III praw miejskich w Sicegłów. Z tej okazji została opublikowana książka pod tytułem Na cegle pisane historia miasteczka Cegłów, w której zostały przedstawione dzieje Cegłowa i okolic od czasów najdawniejszych do dziś. Można mieć nadzieję, że oparta na gruntownych badaniach naukowych publikacja przyczyni się do popularyzacji wiedzy o wielowiekowym dziedzictwie cegłowa i przyczyni się również do odzyskania praw miejskich utraconych w 1869 roku. Najstarsze wzmianki o cegłowie, zwanym wtedy cebrowem. Pochodzą z dokumentów z 1531 roku, które wymieniają go jako nowo lokowaną wieś w dobrach ziemskich piaseczno, należących do uposażenia Szpitala Świętego Ducha w Warszawie i zarządzanych przez Kapitułę Warszawską. Nieco wcześniej został w Cebrowie wybudowany kościół parafialny, który należał do parafii kiczki. Leżąc na skrzyżowaniu ważnych dróg nad rzeką Mienią. Cegłów stał się wkrótce głównym ośrodkiem tych dóbr. Z kolei piaseczno po raz pierwszy wzmiankowany jest w 1414 roku jako własność dziedziców Płochocina pod błoniem z rodu szeligów. Księżna Anna, córka księcia Fiodora i wnuczka Wielkiego Księcia Litewskiego Algierda, była żoną księcia Janusza, przedwcześnie zmarłego syna księcia Janusza I Starszego i matką jego następcy księcia Bolesława IV. Znana ze swej pobożności księżna zasłynęła licznymi fundacjami duchownymi, w tym założeniem pierwszego w murach warszawskich Szpitala Świętego Ducha. W 1436 roku nabyła dobra piaseczno i ostatecznie przeznaczyła je na uposażenie planowanego szpitala, na który zakupiła od warszawskich Augustianów plac przy dzisiejszej ulicy Piwnej. Za czasów księżnej Anny dokonało się zagospodarowanie południowej części dóbr piaseczno, a krótko przed swoją śmiercią w 1458 roku ufundowała w piasecznie kościół. Fundacja ta została przeniesiona do sąsiednich kiczek jako kościół parafialny. Północną część dóbr piaseczno zagospodarowywano na początku XVI wieku. I z budową murowanego kościoła w cegłowie, w parafii Kiczki mogą się wiązać plany nadania wsi praw miejskich, lecz prawdopodobnie zostały one zarzucone w związku ze śmiercią ostatnich książąt mazowieckich Stanisława i Janusza III. Ich siostra Anna szybko porządkowała sprawy uposażenia warszawskiego szpitala, lecz krótko po objęciu rządów nad Mazowszem, król Zygmunt I Stary nadał prawa miejskie dla należącego do borskich sąsiedniego Kuflewa, stanowiącego konkurencję dla dóbr Kapituły. Z punktu widzenia źródeł historycznych Cegów jest w sytuacji uprzywilejowanej na tle wielu innych małych miast południowego Mazowsza. Dla okresu sprzed nadania praw miejskich zachowały się liczne i szczegółowe źródła. Z kolei w perspektywie sporów Augustianów z Kapitułą Warszawską o uposażenie Szpitala Świętego Ducha powstała zafałszowana historia początków Cegłowa, która szczególnie przez krótką zmiankę u Juliana Bartoszewicza została spopularyzowana i stała się podstawą licznych błędów w opracowaniach popularnych. Błędnie lokacje cegłowa jako miasta i rozwój całej okolicznej sieci osadniczej wiązano z czasami księżnej Anny Bolkowej. Z kolei fundację kościoła w Piasecznie przez dziesiątki ostatnich lat łączono z miastem piasecznym w ziemi warszawskiej. Dnia 16 lutego 1621 roku na skutek starań kapituły warszawskiej król Zygmunt III Waza wydał przywilej, na mocy którego nadał w sice głowo prawa miejskie, nadając prawa na jarmarki i targi tygodniowe. Treść tego przywileju została wpisana do metryki koronnej. Uszczegółowienie praw miejskich na podstawie prawa magdeburskiego nastąpiło dnia 7 maja 1628 roku na mocy przywileju kapituły warszawskiej dotyczącego głównie władz miejskich oraz praw handlowych i powinności mieszczan. Za zgodą króla Zygmunta III ustanowiono również herb miasta. Snob zboża z jego rodowego herbu wazów oraz z herbu kapituły warszawskiej pod wezwaniem ścięcia świętego Jana chrzciciela, głowa patrona na półmisku. Umiejscowiona w środku synopa przy przewiązaniu. Przywilej królewski formalnie mówił o potwierdzeniu praw miejskich otrzymanych na podstawie zaginionych przywilejów, ale liczne zachowane wcześniejsze dokumenty tego nie potwierdzają, wskazując najwyżej na pewne plany przekreślone lokacją kuflewa. W 1621 roku trwała ciężka wojna z Turcją. I wydany kapitule przywilej mógł ze strony króla być wyrazem wdzięczności za okazane wsparcie, bez narażania się na sprzeciw okolicznej szlachty szczególnie, że formalnie dotyczył tylko odnowienia praw miejskich. Przywilej kapituły warszawskiej z 1628 roku. Potwierdził dnia 7 kwietnia 1631 roku biskup poznański Maciej Łubieński, który 21 grudnia 1629 roku uroczyście poświęcił odnowiony murowany kościół parafialny w Cegłowie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła. W związku z nadaniem praw miejskich Powstał nowy układ urbanistyczny Cegłowa, który polegał głównie na wyznaczeniu rynku, na którym znalazł się kościół i został wybudowany ratusz, a dotychczasowe drogi na Latowicz, Siennicę i Pełczankę wychodziły odtąd z jego trzech rogów. Występujące w najstarszych dokumentach nazwiska Kmiece, głównie dotyczące rodów wójtowskich, to Czerwonka, Glonek, Kaczorek. Kiczka, Kominek, Kopik, Kozak, Krupa, Pełka, Piotrak, Posiadała, Radło, Rżysko, Syska, Wangl, Zając, Zioło. Przynajmniej w części występują one jako nazwiska w okolicy do dzisiaj, chociaż nie można w pełni potwierdzić tych związków pełnymi wywodami genealogicznymi. Stanowi to ważny przyczynek do historii nazwisk chłopskich, które na tym terenie kształtowały się już w późnym średniowieczu. Najstarszym znanym mieszkańcem Cebrowa, późniejszego Cegłowa, jest Bartłomiej Czerwonka, wójt z 1531 roku. Staropolskie księgi metrykalne chrztów, ślubów i pogrzebów, zachowane od 1756 roku, są najobszerniejszym źródłem do poznania dziejów cegłowskich rodzin, Mieszczańskich w XVIII wieku. Do najliczniejszych należały wtedy rody o nazwiskach: Araszkiewicz, Biernat, Jędreas, Laskus, Materka, Miastkowski, Mieszczanek, Miros, Prokurat i Storczeń. Po zniszczeniach potopu szwedzkiego. Dnia 29 maja 1678 roku król Jan III Sobieski, powołując się na przywilej Zygmunta III, wystawił przywilej dotyczący odnowienia praw targowych dla miasta Cegłowa. Cegłów liczył wtedy około 200 mieszkańców. Dnia 13 kwietnia 1701 roku król August II potwierdził przywilej Jana III Sobieskiego dotyczący odnowienia praw targowych. Dnia 20 lutego 1762 roku król August III potwierdził przywilej swojego ojca Augusta II, a trzy lata później, 8 listopada 1765 roku, jego następca Stanisław August Poniatowski potwierdził z kolei ten przywilej i wydał dokument obejmujący w sobie Treść przywilejów Jana III, Augusta II i Augusta III. Dnia 27 maja 1771 roku Kapituła Warszawska ustanowiła ordynację dla miasta Cegłowa, która na podstawie prawa magdeburskiego szczegółowo regulowała ustrój miasta i szereg spraw dotyczących handlu, rzemiosła, szkolnictwa. I powinności mieszczan. Ordynacja została w następnym roku, dnia 9 stycznia, zaaprobowana przez biskupa Krzysztofa Szembeka. Król Stanisław August Poniatowski dnia 2 lipca 1782 roku potwierdził prawa i wolności miasta Cegłowa na podstawie przywileju Kapituły Warszawskiej oraz przywileju Zygmunta III. Podczas potopu szwedzkiego, prawdopodobnie zniszczeniu uległo archiwum miejskie, zaginęły bowiem przywileje i księgi. Zaprowadzone na nowo księgi miejskie, zachowane od 1664 roku i później przechowywane w archiwum głównym Agdawnych w Warszawie, zostały spalone przez Niemców w 1944 roku. Trzy najcenniejsze dokumenty miasta Cegłowa. Z okresu po Potopie Szwedzkim, oryginały obu przywilejów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1765 i 1782 roku oraz oryginał ordynacji kapituły warszawskiej z 1771 roku nie podzieliły losów staropolskich ksiąg miejskich i pozostały w cegłowie. Ostatnio przechowywane były przez rodzinę Jendreasów z Cegłowa, lecz po 1998 roku zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do lektury książki.